Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do minus 1 z funkcji x plus 1 podzielone przez pierwiastek z x plus 5 odjąć 2. No to możemy spróbować skorzystać tutaj z własności granic takiej, że jak mamy granicę ilorazu, to możemy obliczyć oddzielnie iloraz licznika i mianownika. Jeżeli te granice istnieją, no to granica ilorazu będzie ilorazem granic. No to spróbujmy to tak zrobić. Powiedzmy, że obliczymy tutaj najpierw w liczniku sobie granicę przy x dążącym do Minus 1, no z tego wyrażenia x plus 1 i to podzielimy przez granicę przy x dążącym do minus 1 z funkcji x plus 5 pierwiastek z tego odjąć 2 z tego wyrażenia. To czemu to będzie równe? No, funkcja x plus 1 to jest funkcja ciągła, określona dla wszystkich x, tu nie ma żadnych problemów, a skoro to jest funkcja ciągła, to wartość, to granica będzie równa wartości funkcji w punkcie x minus 1. No więc jak wstawię za, za x minus 1, no to będzie wartość funkcji w tym punkcie, czyli to będzie minus 1 plus 1. A co mamy w mianowniku? W mianowniku mamy funkcję, która nie jest określona dla wszystkich x, bo tu mamy pierwiastek, czyli to pod pierwiastkiem musi być nieujemne, czyli tylko dla xów większych bądź równych minus 5. Ale w otoczeniu minus 1 ta funkcja jest ciągła. Czyli również mogę obliczyć granicę tej funkcji w mianowniku, wstawiając po prostu za xa wartość tego argumentu. Dlatego, że dla funkcji ciągłej granica funkcji w punkcie jest na wartości funkcji w tym punkcie. No to tu, jak wstawię, to będę miał pierwiastek z minus 1, dodać 5 i potem odjąć 2. No to mogę obliczyć, ile to jest. No, i to będzie tutaj w liczniku mamy 0, a w mianowniku mamy minus 1 plus 5, to będzie 4, pierwiastek z 4 to jest 2, odjąć 2, 0. Czyli dostajemy takie wyrażenie 0 przez 0. No i ktoś mógłby powiedzieć: No dobra, koniec, to jest nieokreślone wyrażenie, granica nie istnieje, sprawa jest załatwiona. No ale to nie jest takie proste, dlatego że rzeczywiście nie wiadomo, ile to jest 0 przez 0. Wynik takiego działania algebraicznego nie jest określony. Ale jest szansa, że jak policzymy tę granicę ilorazu innym sposobem, to otrzymamy jakąś wartość liczbową w tym konkretnym przypadku. Dlatego, że ten symbol nieoznaczony 0 przez 0 tak naprawdę nic nam nie mówi. Nie mówi nam jeszcze, jaka jest wartość tej granicy, ile ona wynosi i czy ona istnieje. Ona może istnieć, może nie istnieć. I może przyjmować różne wartości liczbowe, czyli po prostu ten sposób liczenia nie daje nam odpowiedzi na pytanie, czy ta granica istnieje, i jeżeli istnieje, to jaka jest wartość tej granicy. No jest wiele różnych sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami, kiedy dostajemy licząc tak naiwnie symbol nieokreślony, no i tutaj pokażę jeden z tych sposobów, mianowicie taki sposób, który polega na tym, żeby tę funkcję, którą, której granicę liczymy, Zapisać w innej postaci. Powiedzmy, że nazwiemy tę funkcję, że to jest jakaś funkcja g od x. No i teraz my chcemy obrzeć granicę tej funkcji g od x. No to spróbujmy tę funkcję g od x zapisać właśnie w innej postaci, tak jak mówiłem. Na razie tutaj przepiszę ją. x plus 5 odjąć 2. No i teraz tutaj mam takie wrażenie z pierwiastkiem w mianowniku. Pierwiastek odjąć jakaś stała. No i w szkole uczymy się czasami czegoś takiego jak usuwanie niewymierności zmianownika. Jak mamy jakieś liczby takie algebraiczne, gdzie, w których są jakieś pierwiastki, no to uczymy się usuwać niewymierność zmianownika. No i tutaj właśnie spróbujemy usunąć ten pierwiastek z mianownika. No i to się robi korzystając ze wzorów skróconego mnożenia. Ja może przypomnę, że jak mamy a odjąć b razy a dodać b, to wiemy, że to jest a kwadrat odjąć b kwadrat. Taki mamy wzór skróconego mnożenia. No gdybyśmy tutaj mieli powiedzmy zamiast a, gdybyśmy mieli jak pierwiastek z jakiejś liczby c odjąć b. I tutaj by było też pierwiastek z c ale tym razem dodać b. No to pierwiastek z c razy pierwiastek z c to jest po prostu c odjąć b kwadrat. No, i tutaj skorzystamy z tego, po to, żeby właśnie tego pierwiastka się pozbyć, tak jak tutaj w tej drugiej wersji tego wzoru. Czyli ja tutaj pomnożę licznik i mianownik przez to samo wyrażenie, w ten sposób nie zmienię wartości tego ułamka. Pomnożę mianownik przez to wyrażenie, tylko z plusem, czyli x plus 5, dodać 2. No, ale żeby nie zmienić wartości, to muszę również licznik pomnożyć przez to samo wyrażenie. No i teraz tutaj. Pozbędziemy się pierwiastka w mianowniku, dlatego że w mianowniku co będzie? Pierwiastek razy pierwiastek, czyli to jest to, to, to c tutaj, to będzie po prostu x plus 5. Odjąć ta liczba do kwadratu, czyli odjąć 4. A co mamy w liczniku? W liczniku mamy x dodać 1, pomnożone przez ten pierwiastek x plus 5 dodać 2. Ok. No i teraz w mianowniku tutaj możemy to uprościć i będziemy mieli x dodać 5 odjąć 4, 5 odjąć 4 to jest 1, czyli mamy x plus 1, a tutaj mamy x plus 1 razy ten pierwiastek z x plus 5 plus 2. No i widzimy, że to, co tutaj się dzieje, to, że to wyrażenie x plus 1, może tutaj wezmę je w nawias jeszcze na wszelki wypadek, ono nam się po prostu skróci. Skróci nam się. Czyli mogę napisać, że to się równa pierwiastek z x plus 5 dodać 2 po skróceniu. Teraz, co tutaj się stało? Zastanówmy się, czy to jest na pewno prawda, że ta funkcja g od x jest równa tyle. No, zauważmy, że przed skróceniem tych czynników ta funkcja g od x była nieokreślona dla x równego minus 1 a ten wzór, który tutaj mamy, jest określony dla x równego minus 1. Mogę wstawić tutaj za x minus 1 i obliczyć tę wartość. To będzie po prostu 4 wtedy, bo to będzie minus 1 plus 5, to jest 4, pierwiastek z 4 to jest 2, dodać 2. Więc żeby ta funkcja g od x była zadana takim wzorem, to muszę jeszcze dodać zastrzeżenie, że to jest dla x różnych od minus 1. Dlatego, że dla x równego... Minus 1 funkcja g była nieokreślona, czyli funkcja g od x jest dana takim wzorem dla x równych, różnych od minus 1, a dla x równego minus 1 jest nieokreślona. To jest właściwa definicja funkcji g. No dobrze, no ale teraz tego wyrażenia mogę użyć do tego, żeby obliczyć granicę, bo to co mnie interesuje, to mnie interesuje granica tej funkcji g, gdy x dąży do minus 1. No i tutaj ktoś może mieć wątpliwości, no tak, no ale akurat, właśnie dla x równego minus 1 my nie możemy użyć tego wzoru. Dobrze, żeby tutaj jeszcze precyzyjniej to wszystko omówić, to może wprowadźmy sobie nową funkcję f od x. Funkcja f od x będzie zdefiniowana takim wyrażeniem x plus 5 pierwiastek z tego dodać 2. I to jest funkcja ciągła w otoczeniu minus 1. I teraz widzimy, że, dla, że poza x równy minus 1 f od x jest równa g od x dla x różnych od minus jedynki. Bo w minus jedynce funkcja f jest określona, a g nie. No dobrze, ale z tego wynika, że jak będę liczył granicę tych funkcji, granicę przy x dążącym do minus jedynki z f od x, skoro te funkcje są poza tym punktem wszędzie równe, to i granice tych funkcji będą równe. Dlatego, że jak liczę granicę, to ja nie muszę... Brać wartości funkcji w tym punkcie, tylko w otoczeniu tego punktu. A w otoczeniu tego punktu te funkcje są rów, równe, więc ich granice będą równe. Czyli ja mogę użyć tej funkcji f do obliczenia granicy funkcji g, dlatego że te granice będą równe. A granica przy x dążącym do minus 1 z f od x, ponieważ ta funkcja jest ciągła, to ta granica jest równa, tak jak już to wcześniej liczyłem, po prostu 4 bo mo mogę wstawić po prostu, może napiszę jednak, mogę wstawić za x minus jedynkę i obliczyć wartość tej funkcji w tym punkcie, bo ona jest, i ta wartość funkcji w tym punkcie jest równa granicy fun funkcji w tym punkcie, bo to jest funkcja ciągła. Funkcja f jest ciągła w otoczeniu tego punktu. No a skoro te granice są sobie równe, no to z tego wynika, że granica fu funkcji g przy x dążącym do minus jedynki również jest równa 4. I to jest odpowiedź do tego zadania. Granica tej funkcji, G jest równa 4. Po prostu zapisaliśmy tę funkcję w innej postaci. No jeżeli ta argumentacja jest z tymi funkcjami F i G jeszcze do Ciebie nie, nie przemawia tak do końca, no to możemy tutaj zastanowić się, jak to będzie wyglądało na wykresie. Powiedzmy, że mam wykres tych funkcji. No Wykres tej funkcji G od X będzie wyglądał jakoś tak, powiedzmy tutaj. I dla minus jedynki ta funkcja g jest nieokreślona. Tutaj ten wykres ma dziurę. Natomiast jak wygląda wykres funkcji f od x? Wykres funkcji f od x wszędzie poza minus jedynką wygląda tak samo, a w minus jedynce po prostu jest ciągły. Tutaj po prostu ta funkcja f to jest, ma taki sam wykres, tylko ta dziura jest tutaj wypełniona. No i teraz jest jasne, że jak liczymy granicę, zbiegając czy z prawej, czy z lewej, wszystko jedno do tego punktu. To obie te funkcje dążą do tej samej wartości, a funkcja f przyjmuje tę wartość tutaj, ponieważ jest ciągła. Więc to jest taki, taka rysunkowa ilustracja do, tego, do tej argumentacji, którą tutaj przedstawiłem.